energia na tej sali jest taka, powiedziałbym, uzdrawiająca. I wcale się nie zdziwię, jeżeli będą sygnały i oświadczenia i doświadczenia jakichś uzdrowień. Całe to spotkanie jest bardzo wzruszające, bo widownia to są w większości ludzie w jakiś sposób naznaczeni, widać, cierpieniem albo bardzo uzależnieni od innych, na wózkach są, na kulach też. Ojciec Baszumbora zapewnia, że to zapewnia uzdrowienie. No w pewnym sensie na pewno tak. Wszystkie te metody niekonwencjonalne, one będą się rozwijały i będzie to alternatywa dla współczesnej medycyny. To się okazuje w procesie jakimś. To jest proces przemiany człowieka, jest proces uzdrawiania. Oczywiście są i cuda, które dzieją się natychmiast też, tak? Człowiek może się zmienić też w jednej chwili. Pan Bóg może to zrobić. Pan Bóg jest wszechmocny. I to już była starsza pani. Pamiętam, jak ona tam się jakoś dowiedziała, że jestem ze wspólnoty, ze Nowym Duchu Świętym, że chodzę do kościoła. To ona powiedziała tak: panie Leszku, mój mąż był kiedyś bardzo dobrej klasy chirurgiem, za czasów socjalistycznych, komunistycznych, jeszcze za czasów jak jeszcze stalinowskich, mówi 50. lata, 60. to już po Stalinie, tak? I mówi, wtedy przyznanie się do wiary było równoznaczne praktycznie z delegowaniem do gorszej placówki, prawda? I mówi, i wtedy było tak, że ci lekarze, którzy mieli największy współczynnik udanych operacji, to w tajemnicy, jak zakładali rękawiczki i stawali, to modlili się właśnie o to, że wiedzą, że oni są tylko narzędziami i że oni nie wiedzą, mają do czynienia, prawda, z materiałem, jak to się nazywa, biologicznym. Nie wiedzą, co się w ogóle stanie, tak? Mają jakieś doświadczenie, ale zawsze uznawali, że Pan Bóg jest większy i oddawali tego pacjenta Panu Bogu. I ci, którzy to robili, mieli potem największe wyniki, byli najlepszymi fachowcami, ale o tym nikt nie wiedział. A mój mąż to samo robił i z takimi osobami się kontaktował, więc to był w jakiś sposób ukryty Kościół. Jak uczestniczę w spotkaniach wspólnoty, to bardzo często odczuwam, że Pan Bóg przez te spotkania mnie uspokaja, jakiś wlewa we mnie taki pokój wewnętrzny. Zamknij proszę oczy. Stań się teraz świadoma swojego oddechu. Wypuść powietrze całkowicie i delikatnie, ściskając brzuch pod koniec wydechu. Usuń całe zużyte powietrze z płuc. Zaczerpnij świeże powietrze w taki sposób, aby wypełniło całe Twoje płuca. Zaczynamy. Nabieramy głęboki oddech. I w myślach powtarzamy Gauranga, a następnie razem z wydechem wypowiemy ten dźwięk na głos. Wdech. Gauranga. Uspokajający, kojący efekt oddychania z gorangą reguluje ciśnienie krwi i jest dobre dla ludzi, którzy mają problemy z sercem. Zaopatruje w tlen wszystkie części płuc, łagodząc przekrwienie. Pomaga zapomnieć o problemach, gdyż wznosi umysł ponad wymiar materialny, a duchowy dźwięk mantry odżywia duszę. Jak bumerang, wiecie, w Australii mamy taki instrument bumerang. Jak bumerang wyrzucisz, co on zrobi? On wróci. I w psychologii pozytywnej naprawdę rozpoznajemy bardzo silnie
że to, co dajemy światu, w to wraca. W Australii ludzie mówią o mnie common sense teacher, nauczycielka sensownego życia. Więc ja jako nauczycielka sensownego życia bardzo propaguję wybaczenie, wdzięczność, głębokie oddychanie i przede wszystkim zarządzanie swoją głową. Czyli zarządzanie tym cudownym instrumentem, który dostaliśmy w wyposażeniu na człowieczeństwo, czyli naszą neurologię, nasz mózg. I metoda, która jest Rolls-Royce'em zarządzania swoją głową, to oczywiście jest neurolingwistyczne programowanie. Dlaczego NLP w skrócie? Więc wszystko, co możemy zrobić w swojej głowie, wyobraźnią, jest bardzo cenne dla nas, dlatego że mózg nie rozróżnia rzeczy, które wydarzyły się naprawdę, a które są wizualizowane, czyli które sobie wyobrażamy. I myślę, że w tym jest taka moc do kreowania swojego życia, do kreowania swojego zdrowia, do bycia dobrą osobą na tym świecie, żeby wyobrazić sobie, kim ja naprawdę chcę być i do tego wyobrażenia dążyć. Często w różnych miejscach na świecie zadaję ludziom pytanie, a co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? I wszędzie na świecie słyszę to samo. Love, czyli miłość. No ale miłość do innych może tylko się zrealizować wtedy, kiedy prawdziwie kochamy siebie, kiedy wybaczyć możemy innym, wtedy tylko, kiedy prawdziwie wybaczymy sobie, prawda? Dam przykład mój osobisty, mój jedyny syn Maciek, który gdyby żył, miałby teraz 37 lat, zmarł tragicznie w wypadku motocyklowym 10 lat temu, w wieku 27 lat. Czy to jest stres? To jest największa trauma, jaką człowiek może sobie wyobrazić. Jak sobie z tym poradziłam? Często mnie ludzie o to pytają, jak w ogóle żyć dalej po śmierci dziecka, bo od wielu lat prowadzę grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka. I jak sobie radzę? Radzę sobie tak, że z tym doświadczeniem postanowiłam to zaakceptować, przestać z tym walczyć i pomyślałam sobie, że moje dziecko przecież mógł umrzeć, jak miał 2 lata. Miałam go aż 27 lat, a nie tylko 27 lat. I to znowu lingwistyka. Znowu zamiana jednego słowa tylko, które topi ciebie w żalu i w trudnościach i w poczuciu winy i tak dalej, na wdzięczność, że aż 27 lat miałam mojego cudownego syna. Na każde doświadczenie życiowe, na każdy życiowy stres mamy oddech, możemy wziąć głęboki oddech i powiedzieć sobie, jak teraz sobie z tym poradzić. I myślę, że w technikach radzenia sobie ze stresem kluczem jest oddech, kluczem jest praca ze swoją świadomością, wybaczenie sobie tego, na co nie mamy wpływu, wdzięczność za to, na co mamy wpływ. I to jest esencja bycia dobrym człowiekiem.